Witajcie w misji dodatkowej do podstawowej kampanii Army 2. Misja nazywa się EW, chociaż powszechnie rozpoznawana jest jako Eagle Wind, bo to jest pierwsza iteracja tych dwóch liter, które tutaj zobaczymy. I zabiera nas alternatywną wersję wydarzeń spod boju Czarnorusi. Co by było, gdyby Ruscy weszli i my musielibyśmy doprowadzić do wojny pełną gębą. Nice view. I wish I brought my camera. It's just the battle group, nothing special. Maybe not for you, but I still get an awesome sight. The Ruskies don't stand a chance. You got that right. My tutaj wcielamy się w postać Eda Wintersa, EW, a? See? Jesteśmy pilotem Apacha, ale spokojnie, nie na zbyt długo. Ta misja jest troszeczkę wonky, to znaczy taka zbugowana. Jeżeli gramy ją na nowszej wersji gry, czyli tej wersji z Operation Arrowhead, jest po prostu praktycznie nie do przejścia. Przynajmniej ta pierwsza część, gdzie latamy śmigłowcem, ponieważ w Operation Arrowhead mieliśmy update mechanik, mieliśmy nowe tam elementy komponentów do pojazdów i tak dalej, i tak dalej. I w skrócie, jeżeli gracie tą wersję, tą misję dodatkową na nowszej wersji Army 2 z Operation Arrowhead, to powodzenia, będziecie sobie rwać włosy z głowy. Okay, we're overland, Master Armon. Dlatego tutaj, jak widzicie, jest stary interfejs, ponieważ ja sobie odpaliłem specjalnie na tą potrzebę armę dwójkę podstawową. Od razu powiem tak, pojazdy w Operation Arrowhead by nas widziały od razu w tym śmigłowcu, rozwaliłyby nas od razu i to jest też feedback, który bardzo wiele osób ma, dlaczego nienawidzi tej misji. I ona jest troszeczkę taka clunky pod tym względem, że ma bardzo dużo takich... Jest bardzo ciasno skryptowana, znaczy nie mamy zbytnio dużo wolności, ale jest takim showcase'em troszeczkę, prawda, flavorowym, troszeczkę bardziej się skupia na historii, na opowiedzeniu takiego krótkiego opowiadanka de facto. A my, no cóż, szykujemy się tutaj do takiego wlecenia właśnie śmigłowcem za linię wroga, używając osłon terenowych. Naszym zadaniem jest przekraść się na lotnisko, które jest pod komendą Rosjan i zniszczyć samoloty taktyczne, które będą startować. Ale żeby to zrobić, to musimy się po prostu przekraść przez ich tereny. No i gdybyśmy grali w wersji z Operation Arrowhead, to już tutaj na pierwszy dzień dobry dostalibyśmy totalny wpiernicz od BTR-a, który by nas w dwa pierwsze strzały dosłownie w sekundę zniszczył. I ta misja byłaby niegrywalna, ale ponieważ gramy w podstawce, to wszystko nawet ujdzie. Więc pierwsze co robimy, to podlatujemy sobie do właśnie tej oto tamy. This is just what we needed. Sierra Base, this is Eagle 4-2. Contact light armor. Probable BTR and Boldnik. Request permission to engage. Over. Eagle 4-2, Sierra. Clear to engage. Sierra Base, Eagle 4-2. Targets destroyed. Resuming mission. Oczywiście zaraz po wleceniu nad ten rejon, jeżeli tylko odpali się nam skrypt, możemy zająć się tymi BTR-ami. W zasadzie BTR-em i jednym stanowiskiem. I teraz kolejna rzecz, którą nam tutaj mówią troszeczkę fałszywie. To jest kolejna rzecz, za którą generalnie ludzie nie lubią tej misji, przynajmniej tego początku. Potem jest fajnie. Ale na początku tutaj będziemy musieli się przeniknąć do bazy wroga, do jego lotniska i nam powiedzą, żebyśmy lecieli wolno i nisko, bo patrol jest powietrzny. Gówno prawda. Switching to manual fire. Patrol powietrzny może być, ale my nie możemy lecieć nisko jak najbardziej, ale nie wolno.
ponieważ możemy lecieć nawet 20 na godzinę albo 10, a i tak zostaniemy zauważeni i wtedy jest po ptokach. Więc de facto ktokolwiek pisał te skrypty, albo, no nie, może miał coś innego w planach, ale nie wyszło. I to jest taki... Decrease speed and altitude. Właśnie nie. Chociaż tu jest napisane dobrze. Might wanna get low. Więc tak. Obniżamy pułap, ale nie decrease speed, tylko increase powinno być. Może się przejęzyczyli, bo chcemy właśnie przelecieć jak najszybciej, żeby uniknąć patrolu. Więc to jest taka porada, jeżeli chcielibyście to przejść. Podkradamy się do samego lotniska i tutaj chcemy sobie włączyć manual fire, żeby od razu strzelić sidewinderami, które mamy podczepione, bo jak będą startować Su-25, to nie chcemy się w nie wpieprzyć, nie pozwolić im się oderwać od ziemi, bo wtedy one nas strącą swoimi rakietami. Musimy być bardzo szybko, tak? There it goes. Okay, here we are. Shows you're in the and clear. Two, don't you dare. This is Sparta. Ah. Sierra Base, this is Eagle 4-2. We arrived at Sparta. Over. Eagle 4-2, Sierra. Stand by. Initiating satellite data transfer. Target that chopper at 1-5. No target. All right, Eagle 4-2. Three frog foot. Target one that plane at 1-5. Clear to engage once they're airborne. Over. Dokładnie. I generalnie, jeżeli one już będą gdzieś tak 2100, widzimy, że przyspiesza strasznie, nie? To już możemy strzelać praktycznie. Jak będzie 2100, 2000 metrów od nas, to znaczy, że już jest... BANG! Syru. Mamy łącznie 4 Sidewindery. Tu jest jeszcze Mi-24 gdzieś się pełęta. Jego też możemy zdjąć dwiema rakietami. Target that chopper at 1-5. No target. Target that plane at 1-5. Pow! Target that plane at 1-5. I pach, wszystkie zniszczone. Eagle 4-2, this is Sierra Base. Enemy units retreating en masse. There's a chopper not far from Selenicor. Disabling manual fire. Aboard, codenamed Icarus. It's General Shagarov himself. New objective, Eagle 4-2. Get to Zelenogorsk and intercept Icarus. You are cleared to engage at will. Over. Sierra Base, Eagle 4-2 copies on the way. To jest troszeczkę, jakby wyglądała Czarnoruś, gdyby nasz Force Recon im by się nie udało zrobić swojej misji, tak? Wyobraźmy sobie, że Razor Team no po prostu nie udało im się wyprzeć Czedaków. Nie udało im się, prawda, pobić ich. Ruscy wchodzą, mają ich pełne poparcie, Czedacy znaczy się, i praktycznie siły obrony Czarnorusi przypierają do ziemi butem. Zresztą jak sobie możecie zobaczyć, jest tutaj mnóstwo wojsk rozsianych. To jakiś czas będziemy mijać jakiegoś BTR-a, BMP-ka i tak dalej. A w miejscu, w którym lecimy, będziemy mieli kilka pojazdów do zniszczenia. Pozwalamy się oczywiście bawić naszemu działonowemu, bo on na tym, z tym działkiem przeciwpancernym de facto nawet czołg od góry zniszczy, więc jeżeli będzie oczywiście mocno pruł, no to jest spokojnie do zrobienia. I tam będzie 1T-72, jakiś BTR, jakiś UAS i Mi-24. I chcemy wszystkie zniszczyć, po prostu wisząc sobie hen nad tym, co najwyżej przelecieć zaraz obok, i jak tylko to zrobimy, oj, sytuacja się strasznie zjebie. Przepraszam, ale to tak in-game mówię, in lore nawet. Bo jeżeli lubicie klimat Stalkera, to ta misja ma nieoczekiwany obrót zdarzeń. Jesteśmy nad Zielonogórskiem. No
target. Prawie żeśmy wszystko wytłukli, tylko za dymem. Ceasefire, fire. Czai się jeszcze ten T-72. On nie jest dla nas jakimś takim wielkim problemem. I od razu mówię, że w wersji Operation Arrowhead Army 2 muśnięcie z jakiegokolwiek karabinka, no może nie tam jakiejś piechoty, ale jakiegokolwiek tutaj karabinka zamontowanego na pojeździe, to już by się liczyło z tym, że jesteśmy zestrzeleni. No praktycznie, bo jak nam komponenty zaczynają wysiadać, to równie dobrze może nas nie być. O, tam kolega przyuważył jakiegoś BTR-a, ale my chcemy wyniuchać, tam gdzieś powinien być T-72. O, jest. Sierra Base, this is Eagle 4-2. Looks like Icarus flew a little too close to the sun. Requesting new orders, over. Sierra Base, Eagle 4-2. How copy, over. No właśnie, dlaczego nie odpowiadają? Co się dzieje? Sierra Base to all units. Retreat immediately. I repeat, retreat immediately. Teraz EW oznacza early warning. Za każdym razem tutaj coś się ciekawego pojawia. Priority order. Code Foxtrot. Code Foxtrot. All operations aborted. Retreat to previous position. I repeat, retreat. What does it mean? What the hell is Code Foxtrot? To na dole bombardowanie. Cóż to? Great, here, all units. Shelter, 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 imminent nuclear. EW, end of the world. No, nie mówiłem, że ta misja będzie miała niespodziewany obrót zdarzeń. Tim! Oh, fuck! Holy shit! What the fuck happened? Wow. Holy shit! They dropped it on the ships! Okay. Three camps nearby. Hopefully someone will still be there. Tak, teraz naszym zadaniem jest dotrzeć do jakiejś kryjówki Wojsk Obrony Czarnorusi, CDF. Generalnie to ta misja zabiera nas na długą przeprawę przez lokalne lasy, gdzie będzie patrolować bardzo dużo, w zasadzie nie wiadomo kogo. Czedacy, cywile, Rosjanie. To już nie jest nic koherentnego. To są już ludzie, którzy... Kurde, nagle nie wiedzą co zrobić. Zaczęła się wojna atomowa. Tak, Ruscy zrzucili... Chociaż nie wiadomo czy to Ruscy, to jest de facto, bo oni są tutaj tak samo zaskoczeni, wyobraźcie sobie. Ktoś zrzucił bombę właśnie na amerykańską flotę, zmiatając ją z ziemi. Znaczy, no z morza. More like. My oczywiście biegniemy od jednego punktu, jednego możliwego obozu do drugiego. Przy okazji, o! Zdejmując każdy możliwy cel. I w sumie możemy sobie podnieść tutaj z jednego trupa
Akacza, byle cokolwiek, co ma więcej amunicji. I będziemy tak, no po prostu kicać od jednego do drugiego punktu, aż dotrzemy do miejsca, gdzie, miejmy nadzieję, napotkamy jakąś bratnią duszę. W tej misji, ponieważ musimy się przekraść, a nie mamy specjalnie dużo amunicji, musimy polegać też na tym, co znajdziemy u przeciwnika. MP5, choć wyciszona, nie jest na tyle, moim zdaniem, dobra, żeby usprawiedliwić trzymanie jej do końca, bo bądź co bądź chowanie się w chaszczach i eliminowanie gości i potem uciekanie w inne chaszcze robi robotę. A chcemy coś, co zdecydowanie jest celne, żeby właśnie zaoszczędzić amunicji, tym bardziej. Bo jeżeli mamy typa jakieś 150 metrów od siebie, to oczywiście łatwiej jest to ustrzelić, chociażby zakacza, ale tutaj będziemy mieli za niedługo. Lutujemy sobie oczywiście coraz lepszą broń, jeżeli to jest możliwe, i magazynki. Ale kluczem będzie odzyskanie M16 od jednego z gości. Tutaj albo oficerowie, albo czedaccy, którzy tam zlutowali, albo były CDF. No nieważne, niektórzy mają M16. Jeżeli tylko będzie to możliwe, to chcemy typa takiego z M16 utłuc. O, tutaj na przykład jest koleś, którego akurat znalazłem. I dlaczego? Ponieważ M16 jest piorunująco celna i w miarę nawet cicha, jak na assault rifle. Może się nie wydawać. I jeżeli tylko będziemy mieli M16, to jest kilka miejsc, gdzie możemy się też wyekwipować porządnie. To znaczy kilka trupów, które będzie miało takie rzeczy. Więc teraz, kiedy M16 mamy, możemy kontynuować dalej naszą przeprawę. Będziemy z nią mogli ustrzelić gości z dobrego dystansu, nie obawiając się, że oni nas podejdą. To jest praktycznie tak jakby karabin snajperski, tylko bez lunety. Generalnie próbujemy ścigać od zasłony do zasłony, patrząc sobie na zdewastowane, raz że wojną, dwa że atakiem nuklearnym wioski. Bo co jak co, Blastway się tutaj niezły rozszedł. I jeżeli to też możliwe, wolimy raczej unikać kontaktów i z nimi walczyć. Co prawda to nie będzie możliwe zawsze, ale przeciwników jest tutaj więcej, więc jeżeli tylko możemy ścignąć obok nich, o, tak jak tutaj jakieś typy są, moglibyśmy ich ściągnąć, ale jeżeli uda nam się obiec tych typków dookoła i nie zwracać na siebie uwagi, to spróbujmy zrobić. Biegniemy w ten sposób do kolejnego obozu CDF-u, żeby sprawdzić, czy ktoś tam jeszcze przeżył. Od czasu do czasu za naszymi plecami może się pojawić jakiś pościg. O, jak chociażby tutaj. Dwa strzały i już gościa nie ma. Dlatego nam zależy na M16. Jeszcze jak... No, mamy dwa magazynki, łącznie 30 amunicji. Skromny double tap i po sprawie. I taka rada, jak oczywiście biegamy po tych zaroślach, jeżeli chcemy sprawdzać mapę, to najlepiej wpaść tutaj w glebę i dopiero otworzyć sobie mapkę. Widzimy, że technicznie za naszymi plecami jacyś czedacy sobie idą, ale jeżeli my... kolejny wybuch. Co się kurde dzieje? Tak, generalnie oni chociaż za nami idą, to jeżeli trzymamy zarośla po naszej stronie i odbiegamy sobie w kuckach, to nie powinni nas przyuważyć. Ważne jest, żeby pozostawać w ruchu po prostu. No, jak widzimy. Przed naszymi nosami znajduje się drugi obóz CDF-u. Wojsko Obrony Czarnorusi inaczej. Spodziewamy się, może ktoś tutaj będzie.
O nie, czedacy. Natomiast nic strasznego, gdyż nie wiem, czy zauważyliście, ale oni też walczą ze sobą. Znaczy, czedacy nie z czedakami, ale z ruskimi. Więc jeżeli tutaj gdzieś jest patrol ruskich, to oni będą strzelać do czedaków. Poznajemy ich po tym, że czedacy mają te takie biało-szare mundury, znaczy no, takie wdzianka, a Ruscy mają właśnie te zielone. Więc oni ze sobą non-stop walczą. Obrócili się przeciwko sobie, no bo chcą teraz przeżyć, jakieś zasoby zdobyć, prawda? Ale przy niektórych szczedakach widzimy, mamy M16 i możemy użyć ich do uzupełnienia amunicji. O, robi się ciepło, więc raczej uciekajmy. Jeżeli jakiś się napatoczy, no to proszę bardzo. Ale generalnie, jeżeli mamy sposobność, żeby uciekać, to po prostu uciekamy. Nie pitolimy się w walkę pozycyjną, bo nasze strzały ściągają uwagę. Przeciwnik przychodzi, żeby sprawdzić, co to było. Więc tak długo, jak po prostu przemieszczamy się od zarośli do zarośli, które dają nam zasłonę, to jesteśmy de facto bezpieczni. Po drodze postarajmy się zdjąć jakichś gości, którzy mogą mieć widok na nasze plecy. Z jednego względu, jeżeli mamy gościa na 50 metrach i go teraz ustrzelimy, a potem odbiegniemy sobie, no to lepiej go zdjąć teraz, niż żeby on nas potem nawet ze 150 metrów ustrzelił w plecy, prawda? Czy tam przyuważy, jak będziemy biec. Oczywiście, jeżeli widzimy jednego lundka, to warto być na baczności, ponieważ w tej misji rzadko kiedy przeciwnicy patrolują ziemię sami. Więc najczęściej gdzieś w pobliżu potrafi być jakiś kolega zaczajony. A my cóż, biegniemy na miejsce, miejmy nadzieję, trzeciego obozu, w którym może wreszcie kogoś zobaczymy. No proszę. Jakaś żywa dusza, jakiś cywil z bronią w ręku. Someone alive. Hey, over here. Wait. Znikł w budynku, więc oczywiście biegam do środka. Drop your weapon. Don't shoot. Drop it or you're dead. A pilot. How did you get here? What is your name? Who are you? I'm the one who's asking questions. What is your name and what are you doing here? Ed Winner, Lieutenant, United States Navy. The shockwave from the nuke disabled my chopper. Why the hell did you do that? Shut up. Wait here. I will talk with my team. Try anything and it will be the last thing you will do. Движение в направлении Надеждина. Четвертый, второй. Стреляй в мужчина. Каре. Все. Движение к западу. 1000 метров от нас. Pick up your weapon. You're coming with us. My name is Lev Zotkin, and this is my spetsnaz team. You do not need. Мужчина, впереди, далеко. Well, we are just as surprised about the last development as you are. One thing is sure, this was not the only nuke launched. Второй, четвертый. Целься в мужчина. Четвертый, второй. Стреляй в мужчина. Второй, четвертый. Иду в бой! Reaction to a full-scale nuclear attack. And then... silence. Reaction? На чём? We would never start. Вперёд! Цель нейтрализована. About what will be next. And that is? The villager there. Let's loot in.
He told us about a nuke shelter on the island of Utes, south of the mainland. We will get to the harbor, find the boat, and get out of here before the wind changes. As you may have noticed, it isn't safe here. Why are you taking me with you? If you don't like it, we can get rid of you. It's not a problem. You're a pilot. You're American. You've studied. You know things which we don't. An hour ago, you may have been enemy, but now I prefer you over the Cherokee barbarian. She's fine. Enough talk. Come here, pilot. I'll give you a proper weapon. The area is not safe. Try anything against my men and you're finished. Do you know that? No to niezły bagaż informacyjny. Lew Zotkin, dowódca specnazu, bierze nas pod swoje skrzydła, bo wszystko się popieprzyło. Tak jak słyszymy, czadacy obrócili się na Rosjan i generalnie to barbarzyńcy. Oni nie wiedzą, co się stało. Ludzie zaczęli po prostu tu się strzelać. Wszędzie latają niuki. Stracili komunikację z dowództwem. Normalnie Twilight 2000. Bardzo klimatyczna misja pod tym względem. A my cóż, my, tak jak usłyszeliśmy, jeden z tych cywilów, Lucin, zna lokację schronu atomowego, który był chętnie dawno temu budowany i twierdzi, że można by było tam przeżyć. Na wyspie Uset, która znajduje się u wybrzeży Czarnorusi. Z tym wiąże się fakt, że musimy się tam dostać, a jedyną drogą, no to przez wodę, więc trzeba zakminić i zajumać jakąś łódź. Więc musimy dostać się oczywiście do wybrzeża i do portu. Dokładnie tak. Więc moi drodzy, biegniemy i w międzyczasie pod przewodnictwem Lewa Zotkina próbujemy się pozbyć wszystkich czedackich przeszkód, jakie będą stały nam na drodze. Мужчина, далеко, впереди. Вижу противника. Третий, четвертый. Целься в мужчина. Второй, шестой. Целься в пулеметчик. Пятый. Целься в мужчина. Я понял. Второй. Целься в пулеметчик. Третий. Шестой. Целься в мужчина. Четвертый. Пятый. Целься в член экипажа. He's down. Винторес, который достаliśmy от Zotkina, jest całkiem niezły. Przede wszystkim jest no, bronią taką quasi trochę snajperską, wyciszoną. Całkiem niezła, tak jak powiedziałem, aczkolwiek jej główną wadą jest absolutnie fakt, że nie możemy sobie podnieść łatwo amunicji z byle kogo. Więc przy najbliższej możliwej okazji, to znaczy jak już się wystrzelamy z tej amunicji, to podniesiemy jakiegoś akacza. Четвертый, шестой, целься в мужчина. Enemy, man, far, two hour, front. Второй, пятый, стреляй в мужчина. Пятый, второй, вступил в контакт с противником. Got that sucker! Ludzie z Zotkina są na tyle dobrzy, że możemy na nich spokojnie polegać. I oni zrobią, no, większość roboty tej misji. Я тебя прикрою. Enemy, man, two hour, front, close. Шестой, третий, целься в мужчина. Enemy, man, two hour, front, close. Первый, целься в мужчина. Я понял. Четвертый, шестой, стреляй в мужчина. Четвертый, уточим. My w sumie powinniśmy suplementować ich wysiłki i uważać, żeby nikomu nic złego się nie stało. Trzymać się w odpowiednim dystansie. Zmieniają magazyn. Enemy, man, albo far, in front pobliżu. Of us. Первый, третий. Man, two hour, front, far. Враждебный мужчина, средняя дистанция, впереди. Враждебный мужчина, средняя дистанция, впереди. Веду бой. Мамы тут два дуже контента. Один из вас на то местечко, а другий будет о пристань надморском.
I tam będziemy się nieźle lupać, tam będzie bardzo dużo wojska, w tym i ruskich, którzy nie będą się chcieli po prostu poddać, którzy mają generalnie podobne plany co my. Один готов. Четвертый, второй. Стреляй в офицера. Первый, целься в пулеметчика. Второй, четвертый, иду в бой. Пятый, третий, стреляй в пулеметчика. Пятый, третий, вступил в контакт с противником. Шестой, пятый, стреляй в офицера. Сейчас, пятый, уточим. Jak tylko pokonałem wszystkich przeciwników, nasi towarzysze zabiorą nas w wycieczkę na skróty tą oto ciężarówką. Żdu rozporządzeni. Все, движение к югу. 1000 metrów od nas. Mikhail, a gunner of helicopter. A chopper, a modern one. Near Zelenogorsk? Yeah. So it is you who shoot me down. I was in the Mi-24 which flying from there. Look bad at me, and I will shove your balls in your mouth. Proszę, jaki przyjemniaczek. Okazuje się, że jeden z naszych towarzyszy to pilot Mi-24, którego my żeśmy zastrzelili pod Zeleniogorskiem. In Balta. Я же выполняю. Готов действовать. Жду. Survival of the fittest. Я же выполняю. Teraz czeka nas spora przeprawa. Ponownie polegamy na naszych towarzyszach, którzy biorą na siebie kruk walki, a my ich po prostu wspomagamy tym karabinkiem snajperskim. Man, far, two hour, front, one, five. Najlepiej będzie dotrzeć gdzieś do jakiejś ulicy, przy której będziemy się mogli zasadzić i z niej mieć dobry widok w głąb miasta. Przez te chaszcze naprawdę nic nie widać. Tutaj też zauważymy, że tu jest kilka grup, które walczą ze sobą. Nie tylko z nami, ale i ze sobą. Czedacy, Rosjanie, cywile, bandyci, wszystko razem. Jasno, wypełniają. Mężczyzna, daleko, впереди. Idź, ja przykroję. Drugi, strzelaj w snajper. Idę w bój. Cel neutralizowana. Шестой. Стреляй в офицер. Враждебный мужчина. Впереди. Средняя дистанция. Уточним. Четвертый. Второй. Стреляй в мужчина. Впереди. Далеко. Враждебный мужчина. В ten sposób generalnie przebijamy się od jednej grupy do drugiej, a kiedy przyuważymy jakiegoś lundka, tak jak tego kretyna tutaj, to bierzemy go, zdejmujemy. Шестой. Gdzieś tutaj w pobliżu powinien być lepszy karabinek, w zasadzie akacz z lunetą i to jest to, na czym nam zależy. I to jest dokładnie to. Zobaczymy sobie, gość ma z tym akaczem aż 6 magazynków, więc jesteśmy dobrze wyekipowani, żeby to wszystko skończyć. I teraz powinniśmy
przebijać się dalej. Впереди, средняя дистанция. Дотрzemy do samego nadwyżu. Четвертый. Целься в пулеметчик. Четвертый. Стреляй в офицер. Второй. Целься в мужчина. Пятый. Стреляй в офицер. Вступил в контакт с противником. Ясно, выполняю. Четвертый. Стреляй в офицер. Третий. Стреляй в офицер. Второй. Целься в снайпер. Передай свои координаты. Иду в бой! Первый. Целься в офицер. Я в точке 046129. Третий. Стреляй в снайпер. Ясно, выполняю. Пятый. Целься в снайпер. Первый. Стреляй в мужчина. Вступил в контакт с противником. Четвертый. Вернись в строй. Ну и вreszcie мамы спокой. С całym oddziałem docieramy do wybrzeża, gdzie czeka na nas łódź. Kill that American. He doesn't know where the shelter is. He won't help you. Next time, decision like that can cost you your life. Второй, шестой. Целься в корабль. The two of you alone would not survive for long. Andrei, start the boat. Pilot, come here. I've got a new toy for you. Take this and protect us. If you lose the boat, we're fucked. Tak jest. Teraz Andrzej odpala łódź, ostatnią łódź, jaka się została. My musimy się bronić na przystani. Moim zdaniem trochę kijowe miejsce do obrony, no ale dobra. Niech już będzie. Dostaliśmy potężny karabin snajperski. Chociaż moim zdaniem to, co mieliśmy w rękach, było 10 razy lepsze. Well, pobawmy się tym, co gra nam rzuca. Mamy też tutaj prezentację troszeczkę ruskiego sprzętu. Wierzę przeciwnik. Czwarty. Cel się w mężczyznę. Enemy, officer, 2 hours, front, far. Четвертый, стреляй в офицер. Второй, шестой, целься в член экипажа. Enemy, man, far, in front of us. Второй, шестой, стреляй в мужчина. Пятый, первый, целься в мужчина. Второй, шестой, стреляй в мужчина. Changing mags. Второй, шестой, стреляй в офицер. Enemy officer way to our front. Enemy man way in front of us. Enemy man to our front far. Enemy crewman to our front far. Шестой, первый, целься в член экипажа. Пятый, целься в мужчина. Enemy man far in front of us. Ясно, выполняю. Сокрався не достав. Враждебный офицер впереди, средняя дистанция. Четвертый, целься в офицер. Второй, первый, целься в офицер. Enemy sniper far in front of us. Второй, шестой, целься в офицер. Пятый, первый, целься в мужчина. Enemy man to our front close. Enemy crewman and sniper fall to our front. Первый, целься в офицер. Четвертый, целься в член экипажа. Второй, пятый, целься в офицер. The motor is working. Good. Shit. Andrei says the ship is leaking. It can only take 6 of us. Someone will have to stay here. Looks like you're staying, American. Shit happens. Hey, I'm with you. But anyway... Both of you shut up. I am leading here. Lutzen is going for sure as he knows the way. The rest of us are even. What? But he's... If I say everyone, then I mean everyone. We'll draw matches. Who takes the shortest stays here and will protect us like a true hero. Pick one. No, ciekawie. I tutaj będziemy ciągnąć losy. Jest możliwe, żeby zostać, mi się wydaje. Chociaż nigdy mi się to per se nie udało wyciągnąć tego losu, żeby zostać, no ale może.
I na koniec widzimy, jak jeden z naszych towarzyszy, znowuż akronim EWU, teraz Escapeway, jeden z naszych towarzyszy. Zostaje na przystani, odpierając atak pozostałych ludzi, którzy będą starali się nas ścignąć. Moim zdaniem, jako snajper, on miałby akurat najlepsze szanse, żeby przetrwać, bo wie jak się gdzieś zaszyć, jak uciec i rozpuścić się w dziczy. No ale no właśnie, widać, do niego strzelają, a my, nie oglądając się, przynajmniej na pewno nie Ed Winters, oglądając się w tył, odpływamy do bezpiecznej przystani, do bezpiecznego schronu na wyspie nieopodal Czarnorusi. I to by było, jeżeli chodzi o tą, było tyle, jeżeli chodzi o tą skromną przygodę, aczkolwiek całkiem ciekawą przygodę moim zdaniem, bo taką bardzo nietuzinkową. W międzyczasie widzimy, że to, co się tam stało, czy Czarnorusi, ktokolwiek nie jest odpowiedzialny, zaowocowało w wyprzęgnięciu wojny nuklearnej. Dostaje się Ameryce, Rosji, Chinom, wkrótce i Europie. Jak zobaczymy, tam też będą rozbłyski. No i mamy oczywiście kredyty ludzi odpowiedzialnych za ten pokaz, bo to jest taka pokazowa, oskryptowana w zasadzie kampanijko przygoda, krótka przygoda, która ma pokazać, na co jest stać silnik Army 2. I to było przed wyjściem oficjalnego dodatku Operation Arrowhead. Stąd też widać, że jest to takie dość rudymentarne, no ale na tyle się Arma 2 spodobała, że dostała szereg dodatków, bonusów i kampanii, no i była swojego czasu absolutnie rozchwytywana, głównie dla modów, bo jeżeli sobie przypomnicie, Daisy to jest oryginalnie mod do Army 2. Ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej przygodzie.